Moja droga, ty będziesz na kongresie mówić o takim tajemniczym nurcie, nie wiem, podejściu w coachingu. To możesz coś więcej? Tam są takie nazwy integratywno-transpersonalne. Niektórzy dostają oczopląsów w tym momencie. No, na przykład ja. Cudownie. Generalnie chodzi o to, żebyśmy byli całością, właśnie na tych różnych warstwach, w tym podejściu, w coachingu integratywno-transpersonalnym. Patrzymy sobie na siebie, patrzymy sobie na innych ludzi przez pryzmat aspektów i fizycznego, fizjologicznego. Dlatego takim pytaniem sprowadzającym na ziemię jest na przykład pytanie, czy kupa była dzisiaj. Tak, to jest aspekt fizyczno-fizjologiczny, jest aspekt emocjonalny i wszystko, co się z tym łączy. Nasze odczucia, uczucia, feelings, sensations, to wszystko, co się dzieje w mózgu limbicznym i to, co niekoniecznie jest racjonalne, ale jest przedświadome i bardzo intensywne. To jest też możliwość tworzenia relacji, czyli coś, co ogólnie psychologia akademicka nazywa inteligencją emocjonalną. Mamy też warstwę bardziej świadomą, korową, nasze talenty, nasze potencjały, nasze zdolności do myślenia analitycznego, logicznego, ale też kreatywnego, dywergencyjnego. I mamy coś, co się nazywa inteligencją duchową, niezależnie od światopoglądu, kultury, tradycji, religii, wyznania, czyli coś, co czyni nas osobami mającymi kontakt z czymś, co jest większe niż nasze życie, transpersonalnie przekraczając siebie. Także w tym podejściu coachingowym zachęcam i coachów, i mentorów, i terapeutów do rozwijania siebie i swojego warsztatu, do pracy z ludźmi na wszystkich poziomach.